Prosto, prawo, lewo. Prosto, prawo, lewo. Czyli trzymamy się prawej strony. Biegniemy tutaj. Prawo. I biegniemy na drugą stronę. No i tutaj powinna być ta alejka. Tak, tutaj jest alejka. I tu pamiętam, że były jakieś ładne znajdźki dla mnie. Znaczy, na skórę wiem, że tu jest pterodaktyl. Auć! Na początku gry mnie tak gryziesz? Dobra, olać, health drinki. Pieski też. Idziemy, idziemy, idziemy. Okej. Tam wydawało mi się, że gdzieś na tych śmietnikach były health drinki. Założę się. Te bieganie w tej grze. Coś, czego ja nie ogarniam. O tak, amunicja. To lubię. A tutaj? Do szkoły. Tak, fajnie. Harry, przycinasz się trochę. Nie, ludziska. Wcale nie chcę iść do szkoły. Nie, nie, nie. Co, to tu na pewno nie. Ale będę musiała tam iść, prawda? Tja. Zapowiada się ciekawie. Nie, wcale nie będę umierać ze strachu przez najbliższe parę minut. Wreszcie mamy coś, czym będziemy mogli walczyć i nie zużywać cennych naboi. Teraz no... przepraszam za to smokanie, jakby co. Nie wiem, jakiś taki głupi nawyk ostatnio. No i teraz musimy jeszcze jakoś obok tych piesków znowu przebiec. Bo walczyć z nimi nie będę. Zapisałam tą grę? Nie wiem nigdy. No tak, zapisałam. Nie umiem w tej grze zapisywać. W sumie nic w niej nie umiem robić. Au, au, au. Nie, 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 nie. Nikt mnie nie ugryzie dzisiaj. Tak, tam był pewnie Fredrin. No nie, przypomnę. Nie mogłam się powstrzymać, bo po prostu moja pamięć mnie zawodzi i... A ja musiałam się przekonać, czy tam był ten health drink, czy go nie było. Zaraz, zaraz. Tutaj takie te śmietniki trochę inne. No sorry ludziska, ja po prostu zawsze lubię mieć pełne zdrowie. I możliwość z tego zdrowia uzupełnienia, prawda? Mapa. Moja kochana mapa, bez której nie ruszyłabym się ani na moment. W ogóle bym się zgubiła, nie wiem. No to co, ludziska? Możemy w sumie sobie obczaić drogę do szkoły. Myślę, że to jest w miarę dobry pomysł. Ja przynajmniej nie narzekam, więc... Idziemy do szkoły! Pterodaktyl, nie goń mnie! Tak, oczywiście będę dokładnie sprawdzać, czy nigdzie nie ma jakichś fajnych znajdziek dla mnie. Albo w sumie czegokolwiek, prawda? Chociaż nie wiem, co oprócz znajdziek może tu być. Biegniemy, biegniemy. Jakimś chodnikiem, nie wiem czym. To jest straszne. To
za ulica, bo nie widziałam tego napisu. Nic mi nie powiesz o tej bramie, że nie możesz jej otworzyć czy coś, nie? Mapa? Przepraszam. Będę tak co chwilę na nią zerkać, bo w sumie nie chcę za bardzo się pogubić. Aha, i pobiegłam zupełnie nie tą stronę, co trzeba. No, fajnie, fajnie. Ale możemy sobie tę ulicę mniej więcej obczaić. Chyba. Tu byliśmy. O! Widzicie, jak dobrze jest gubić się w mieście? Zawsze możemy znaleźć jakieś fajne naboje. To mi się podoba, naprawdę, ludzie. Co tu jest? Pewnie... No tak. Żadnego nawet napisu, że drzwi się nie otwierają czy coś. One są zepsute. Znaczy zamek w nich jest zepsuty. Jak to w większości drzwi w Silent Hill. No dobra, możemy iść prosto i później w lewo w sumie. Prosto, czyli tutaj, no tak. To ma sens. Słyszę już coś, co chce mnie zeżreć. Ale ja się nie dam. Tak. Będę biegać po mieście, uciekać przed jakimiś pterodaktylami. Ale wiecie co? Na razie ta gra nie jest jakaś taka strasznie straszna. Znaczy... No ma ten klimat. Ciarki na plecach są, jak żeby inaczej. Aha. I przepaść. Ale nie jest aż tak jakoś strasznie straszne. Na razie oczywiście, bo my wiemy, że to jest Silent Hill. I tutaj nie ma mowy o czymś niestrasznym. Chyba, że mówimy o tych nowych częściach, bo według mnie nie są najlepsze. Silent Hill jak dla mnie kończy się na trójce. W sumie jeszcze czwórka... No powiedzmy, że czwórka ujdzie, czy ja dobrze idę. Ale tak myślałam, że w sumie fajnie byłoby nagrać do tej trójki właśnie. No ale zobaczymy, jak to będzie szło. Czy jakoś nie polegnę gdzieś w pierwszej części i wiecie. Ach, ten dźwięk radia. W sumie nawet można go polubić po jakimś czasie. Gdzie ja jestem? Kolejna przepaść. Piesek? Nie, 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 nie chcę do pieska. Co to? To na pewno nie. Kolejny piesek. Więcej piesków. Biegnij, Harry. Mam nadzieję, że trenowałeś jogging albo... nie wiem. Bo tutaj się trochę nabiegamy. Mapa. Tak, taki głupi nawyk, uzależnienie. Oczywiście idziemy nie w tą stronę, co trzeba, bo chcę sprawdzić wszystkie drogi do szkoły. Chociaż oczywiście łatwo możemy się domyślić, że wszystkie są zablokowane w jakiś sposób, ale w sumie możemy znaleźć, znaczy mam nadzieję, że znajdziemy jakąś amunicję czy coś. Liczę na to. Gro, proszę cię o to. No i... O, coś ciekawego widzę. Doghouse, okej. Okay. A tutaj? Tu nic? No okej. Okay. Czyli szukamy teraz budy dla psa. Jako, że psy w tej grze nie są miłe, trochę gryzą i w ogóle... No to no... Trzeba na nie uważać. Teraz pójdziemy w lewo. Wejdziemy co nieco tą ulicę. Tę ulicę.
Dobra. Nie wiem. Au, au, au! Czemu ja nie biegłam? Okej. Czekajcie, jakby to jakoś inteligentnie. Dobra, nie wiem, czy to było inteligentnie, nie wiem, czy udało mi się zapisać. Jak na gdziekolwiek przez siebie, bo wiem, że coś mnie goni i to nie jest miłe. I czy to mnie cały czas goni? Nie, już chyba nie. Co to jest? Dobra, nie wiem, co to jest. Gdzie jest ta buta? No i ludziska, patrzcie, znowu zgubiłam się. Nie wiem, gdzie jest buta. Byłam przy nim przed chwilą, dosłownie, no. Gdzieś tu była buda. Znikające buty. Niedobrze. Jest buda. Ha. Drogą dedukcji, że klucz z budy musi być do domu obok budy. Apteczka, o tak. To lubię. Zapis, to my nie chcemy zapisywać. No. Całkiem miły domek, powiem wam szczerze. Tak sobie na lajcie amunicję trzymają. Czy tu coś jest? Ej, 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 tu coś. Nie, to jakiś dzbanek czy coś. Ale też taki kolor podobny, myślałam, że może amunicja. No, bierz to, Harry. Ej, nie było dźwięku takiego, co jest zawsze przy podnoszeniu rzeczy. Trzy kłódki, zamki. Okej. Tu mamy chyba jakieś wskazówki. Zobaczmy, bo Harry to chyba przepisał na naszą mapę. A jakoś wolę swoją. Tamta jakaś brudna, brzydka. Jesteśmy tutaj. Harry zaznaczył nam tutaj strzałkę. Tą alejkę. Jeszcze tutaj. No więc wydaje mi się, że teraz trzeba będzie pójść w te miejsca jakoś po kolei. No i pewnie tam jakieś klucze są, czy coś takiego, prawda? Miejmy nadzieję. Ale ja nie chcę wychodzić z tego domu. Tu jest tak cicho, bezpiecznie. No nie. Na razie biegniemy przed siebie. To zawsze jest dobry sposób na uniknięcie przeciwników i walki z nimi. Szczególnie, kiedy jesteście taką ofermą w walce jak ja. Nie, to nie jest fajne, wiecie? Taka nieumiejętność walki w grach. W horrorach szczególnie. Teraz idziemy w lewo i w lewo. W lewo, czyli w tę stronę. No. Tak, przez tę mgłę tracę normalnie orientację w terenie, jakąkolwiek. No też w sumie nigdy żadnej nie miałam za dobrej orientacji w terenie, w sensie. Więc aż tak mi to nie przeszkadza, ta mgła. No. Nie, nie tu. Widzicie? Już trochę bez mapy sobie radzę. Jakieś skrzyżowania. To mi nie ułatwia, nie wiem, ucieczki na pewno. Nie, 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 nie. Kręcimy sobie kółeczka. Przez te kółeczko pewnie się zgubię. Nie, nie zgubię się. Jest okej. Jest jakaś alejka. Nie mam pojęcia, co to za alejka, ale tu może coś być. Może to tutaj help drinki były, albo... A nie, to jest to samo. Harry! Dobra. Ach, ta panika. Uwielbiam to. Ale ja jestem prawie pewna, że tam coś było. No, to idziemy dalej. Coś przycięło. Nie lubię, jak mi się gra przycina. Mm.
na to liczyłam. I mamy głowę psa. Tak, Harry, mistrzu dedukcji mój. Kluczyk. Jeden z trzech, nieźle. Pewnie nie mogę tu wejść, nie? Okej. Okay. Jakoś mi tu nie przeszkadza szczególnie. Nie wiem, Silent Hill... Nie lubię ani dużych, ani małych pomieszczeń. Zaraz wiecie, że niczego nie lubię w tej grze. Ale tak naprawdę ją uwielbiam. Tak, to jedna z moich ulubionych gier chyba. Mówię chyba, bo ciężko jest mieć jedną ulubioną grę. Już, znaczy serię, no bo jednej gry to chyba się w ogóle nie da tak. Idziemy teraz prosto i w prawo. Prosto i trzymamy się prawej strony, tak. Bo tam było to kolejne zaznaczenie na mapie, te kółeczko takie. Pterodaktyl, nie. Nie dopadniesz mnie. Nawet o tym nie myśl. Czy ja jestem kompletną idiotką i to kółeczko to było po prostu, że tutaj jest koniec drogi? A nie, jednak nie. Tak myślałam, że coś z tym kółeczkiem. Bo ten koniec drogi Harry zaznacza jako taki X. Tutaj na... Au! Boże! Przepraszam. Tak, nie ma to jak krzyczeć au, bo się wystraszyło. O Boże. Prosto i w prawo. Ciągle idziemy w prawą stronę. Dziwne, prawda? Nie, może mi się...